System Loxon składa się z trzech technologii, które można dowolnie łączyć. Technologia Link, która obejmuje jednostki w szafie rozdzielczej, tzw. extensions, dzięki którym system można rozszerzać o wejścia i wyjścia oraz inne protokoły komunikacyjne. Loxon R umożliwia systemowi komunikację bezprzewodową, a dzięki technologii Tree możesz wykorzystać zalety topologii magistrali i zaoszczędzić na kablowaniu. Opracowując technologię Tree, postawiliśmy sobie jasny cel: ograniczyć niezbędną pracę nad inteligentną instalacją elektryczną do minimum. Okablowanie możesz bardzo łatwo poprowadzić od urządzenia do urządzenia według własnego uznania. Nano Relay Tree jest idealnym narzędziem do różnego typu przełączania. Tylko od Ciebie zależy, czy użyjesz go do zacieniania, oświetlenia, wentylatorów czy innych zadań. Nano Relay Tree jest bardzo kompaktowy, mieści się w puszce instalacyjnej i posiada dwa bezpotencjałowe styki ze wspólnym zasilaniem. Potrafi automatycznie wykryć przepływ prądu, co można wykorzystać w wielu funkcjach, np. gdy klient włączył kuchenkę, zostanie to rozpoznane, a okap automatycznie się uruchomi. Nano Relay Tree może obsłużyć 10 A na każdym przekaźniku przy maksymalnym obciążeniu 250 V. Dzięki małym rozmiarom nano można umieścić w dowolnym miejscu. Kiedy potrzebujesz przetworzyć sygnał cyfrowy, Nano DE3 jest Twoim najlepszym wyborem. Ten naprawdę mały produkt posiada 6 cyfrowych wejść 24 V. Komunikuje się za pomocą technologii Tree, a jako idealny przykład zastosowania możemy przytoczyć podłączenie kontaktów okiennych, które pociągnie się w jednym pomieszczeniu do jednej skrzynki instalacyjnej i podłączy do Nano DE3. Siłownik Tree niezwykle ułatwia codzienną pracę dzięki technologii magistrali. Wcześniej konieczne było podciągnięcie osobnego kabla do każdej głowicy i trudne podłączenie w szafce rozdzielczej. Co więcej, ryzyko popełnienia błędu było dość wysokie. To w przypadku technologii Tree nam nie grozi, ponadto w górnej części głowicy znajduje się dioda sygnalizacyjna wskazująca stopień otwarcia. Siłowniki Tree można łatwo zidentyfikować i skonfigurować za pomocą oprogramowania. Kolejnym produktem, który z pewnością ułatwi Ci pracę, jest oświetlenie Loxon. Oprócz tego, że są to najwyższej klasy źródła światła 24 V, oferują one wiele korzyści dla partnerów Loxon. Nie musisz się martwić, jak podzielić grupy oświetlenia podczas instalacji, ponieważ możesz to zrobić w dowolnym momencie, zgodnie z potrzebami klienta. Oszczędza to wiele czasu podczas instalacji. Kolejnym produktem jest kabel Loxon Tree. Ten pojedynczy kabel doskonale łączy wcześniej wymienione produkty. Zielono-biała żyłka służy do komunikacji Tree. Pomarańczowa żyłka do zasilania urządzeń takich jak przycisk Touch, czujnik ruchu lub klawiatura kodowa NFC Code Touch. A pomarańczowo-biała żyłka o przekroju 1,5 mm służy do zasilania oświetlenia. Kabel Loxon Tree jest dostarczany w praktycznym pudełku z oznaczeniem metrażu. Funkcja, która upraszcza codzienną pracę na budowie, to ujednolicona sygnalizacja statusu dla wszystkich urządzeń Tree. Na pierwszy rzut oka widać, czy urządzenie jest podłączone prawidłowo i czy działa. Jeżeli urządzenie miga na pomarańczowo, oznacza to, że jest prawidłowo podłączone, ale jeszcze nie zostało nauczone. Jeśli urządzenie miga na czerwono, oznacza to, że coś jest nie tak z komunikacją Tree i konieczne jest sprawdzenie okablowania. Jeżeli urządzenie miga na zielono lub nie miga wcale, oznacza to, że jest prawidłowo podłączone i skonfigurowane. W Loxon Config wystarczy zaznaczyć poprawne podłączone urządzenie, a dioda na produkcie zacznie szybko migać, ułatwiając nam identyfikację. Oto 5 produktów Tree, które pomogą Ci zaoszczędzić dużo czasu i nerwów na budowie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.